Teraz po raz pierwszy mój wykład inspiracyjny i nowa autorska medytacja prowadzona dostępne online. Zapraszam Was serdecznie na jakobjakvod.pl. Link do strony znajdziecie w opisie. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry, Łukaszu. Bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do mojego programu. Mogłem powiedzieć księgowa, ale dzisiaj nie będziemy o tym rozmawiali, na czym się nie znam, ale będziemy rozmawiali o czymś, co jest bardziej mi bliskie. Jesteś autorką dwóch książek, Tarot Buchakowa i książka, która mnie jest znowu bliższa, czyli Opowieści z biura duchów, którą pochłonąłem, ale też jesteś autorką bloga, na którym takie historie można przeczytać. Najpierw zacznę od pytania, jak się o mnie dowiedziałeś? No, jak to w moim życiu bywa, w sposób metafizyczny. Po prostu. Kiedyś obejrzałam, około 2 lat temu, obejrzałam jeden z Twoich programów i pomyślałam sobie, że bardzo, bardzo fajne, wartościowe materiały. Oglądałam je, ale później przyszedł sen. Śniło mi się, że jesteśmy w Ogrodzie Saskim. To znaczy, ty jesteś zajęty rozmową z kimś, z nagrywaniem kogoś, natomiast ja przechodzę i ty się do mnie odwracasz i mówisz, my się za półtorej roku, a my to się za półtorej roku spotkamy, dobrze? I ja w tym się odpowiedziałam, dobrze. I dlatego, kiedy do mnie napisałeś, wcale nie byłam zaskoczona. A ja powiem, że o tobie dowiedziałem się, bo na YouTube też pojawił mi się twój materiał. Powiedz mi, Beato, ile razy lekarze starali się odratować Twoje życie? No, tak na poważnie, to 3. Dlaczego? Co się działo? Jakie to były sytuacje? Za pierwszym razem to była bardzo sytuacja kryminalna wręcz, bo jeżeli dziecku podaje się przeterminowaną szczepionkę, to jest to sytuacja kryminalna. Ja po prostu tak ciężko zniosłam. Miałam 9 miesięcy i mama zawiozła mnie do szpitala. Pamiętajmy, że to jest 72 rok, jak ja miałam 9 miesięcy, także to wszystko tak nie działało, komórki tych spraw wszystkiego nie było. Zawiozła mnie do szpitala, gdzie lekarka powiedziała, no, nie wiem, czy uratujemy to dziecko, bo ja byłam w takiej już zapaści. No później w aptece leków zagranicznych udało się zdobyć gamaglobulinę i prawdopodobnie ta gamaglobulina później mnie uratowała. Ale nie zmienia to faktu, że kiedy moja mama objeżdżała całe miasto szukając tego leku, to w tym czasie moje serce przestało bić. Oni mnie tam reanimowali i myślę, że pewien krąg się zamknął. Dlatego, że w międzyczasie w wieku 17 lat przechodziłam poważną chorobę neurologiczną i znowu serce się zatrzymało, ale kiedy za trzecim razem miałam poważny wypadek samochodowy, to bardzo to podkreślam, bo dla mnie to jest jakby takie zamknięcie pewnego kręgu, to pierwszą osobą, która dobiegła do mojego ciała, była ta sama pielęgniarka, która była przy mojej reanimacji, jak byłam tym 9-miesięcznym dzieckiem. Ona po prostu mieszkała w pobliżu mojego domu. Akurat tam się stał ten wypadek. A czym różniło się odratowywanie Twojego życia, jak miałeś 9 miesięcy, versus odratowanie Twojego życia w 2 kolejnych przypadkach? No, różniło się prawdopodobnie tym, że ja w tych 2 przypadkach pozostałych ja poszłam dużo dalej. Jako dziecko, kiedy cofnęłam się do tego, co mi się wtedy przydarzyło, no to ja po prostu dryfowałam we mgle, tak? Widziałam ten moment, że jako niemowlę opuszczam to ciało i dryfuję we mgle. Natomiast z tą dorosłą świadomością, czyli dużo dojrzalszą, ja posunęłam się dużo dalej, tak? Miałam te wspomnienia były bogatsze, to się wszystko działo na wielu płaszczyznach i tak dalej. No, myślę, że po prostu to jest tak, że świadomość nasza
w co bardzo głęboko wierzę i w tej chwili fizyka kwantowa to potwierdza, że świadomość jest nielokalna, świadomość jest poza naszym ciałem tak naprawdę lub wokół niego. Natomiast mózg, żeby odbierać pewne bodźce i zapisać, no musi też mieć pewną dojrzałość. Ileś tam te synapsy się muszą uruchomić, to musi być możliwość pełnej współpracy. To jest, wiesz, jak komputer interfejs. To musi być dostosowane do swojego, na tym samym poziomie musi działać. Stąd może dzieci, nie wszystkie, ale w większości nie pamiętają. Mało jest takich wspomnień dziecięcych, ale jeśli one się pojawiają, to są dzieci 4-letnie, 5-letnie i starsze i są to bardzo piękne relacje. Opowiedz mi, proszę, ze szczegółami całą Twoją relację, ale od momentu jeszcze, kiedy byłaś świadoma, mam na myśli przed wypadkiem, może tak. Wiesz, taka najpoważniejsza wycieczka na tamtą stronę, tak? Albo uwielbiam to powiedzenie doktor Danuty Adamskiej-Rutkowskiej, ona mówi o rzeczywistości niejawnej. I to mi odpowiada. Mhm. Bo te zaświaty, to wszystko, to już ma takie złe konotacje w ludzkiej psychice. Jest właśnie nacechowane czymś takim nieodwracalnym, czymś takim ciężkim, czymś, o czym my nie chcemy słuchać, myśleć. Natomiast rzeczywistość niejawna, no ona jest. I cóż, no i tak mi się przytrafiło w życiu, że nagle znalazłam się, już pomijmy te wszystkie fizyczne sprawy. To rzeczywiście było takie, wiesz, takie książkowe, tak? W tym sensie, że na lewo widzę reanimację, tam to wszystko, co lekarze robią w takich okolicznościach. Na wprost otwiera się coś w rodzaju takiego tunelu, kanału, przez który zbliża się do mnie bardzo jasna postać. I po prawej stronie widzę, że otwiera się, że tam jest inny świat. Ja mogę w niego wejść. Widzę go. Mogę w niego wejść. I to jest właśnie ta cudowna właściwość percepcji poza ciałem, tak? Że możesz robić 10 rzeczy jednocześnie. I dlatego tak trudno jest to opowiedzieć, bo no wprawdzie mówi się, że kobiety potrafią robić 15 rzeczy naraz, ale no to się jednak nie przekłada na taki stan, kiedy jednocześnie widzisz, że tutaj lekarze robią swoje i ten czas tu jest taki policzalny po tej stronie rzeczywistości jawnej, tak? Można określić, że brak, moje serce nie pracowało tam 4 minuty 75 sekund, tak? Oni to są w stanie policzyć. A w tym czasie jawnym, w przestrzeni niejawnej działo się tyle, że można opowiadać i 3 godziny. I miałam wrażenie też tak, jakbym tam była kilka godzin. Tak jakby tam nie istniał czas. Tam, myślę, że tam istnieje czas, tylko on jest zupełnie inaczej mierzalny. Tak sobie to wyobrażam. Jest piękna, świetlista postać, która się zbliża, nawiązuje ten kontakt, czyli tak bardzo książkowo. Wiele osób ma takie wspomnienia, dlatego zawsze to podkreślam, że my nigdy nie jesteśmy sami. Nigdy. I ta postać daje mi do zrozumienia, że powiedzmy komunikując się ze mną niewerbalnie, że wiesz, dobrze by było, żebyś podjęła decyzję, czy chcesz wrócić, czy nie. No w domyśle, no bo rzeczywiście prawdopodobnie w tej rzeczywistości niejawnej tej wyższe istoty zdają sobie sprawę, że za powiedzmy 10-15 minut ja bym nie miała już do czego wrócić, tak? Bo już by były tak zdewastowane. Cało fizyczne. Tak, że nie byłoby do czego wrócić. I wiesz, czujesz to ciepło, czujesz taką niesamowitą, magnetyczną wręcz relację z tą istotą. I wiesz, że cokolwiek zrobisz, nikt nie będzie miał do ciebie pretensji. Zostajesz, okej, nie zostajesz, okej. To jest twój wybór. Nikt cię nie osądza, po prostu możesz zrobić to, co uważasz. A jednocześnie w tym samym czasie jestem w tym świecie, który nazywam światem po prawej, żeby to jakoś podzielić.
to wszystko i jest, widzę ludzi, dusze powiedzmy inne, czyli cały piękny, zupełnie inny od naszego świat. Doskonały po prostu. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, wiesz, ja byłam taka mało zaawansowana w tych sprawach, skąd było czerpać tą wiedzę, to nie to co teraz. Nie wiedziałam o boskiej geometrii, nie wiedziałam o wielu innych sprawach, o tym, że ludzie powinni mieszkać właśnie w domach kopułowych, że wszystkie te... wszystko to odtwarzałam w sobie w miarę zdobywania tej wiedzy, to zdałam sobie sprawę, że ten świat był całkowicie stworzony właśnie w ten sposób. Właśnie w ten sposób. Tam, bo wiele osób pyta się, no ale jak, bo czy tam tak chodzili spokojnie, tacy rozmodleni, rozmedytowani. Ja mówię, wprost przeciwnie, tam to był świat tętniący życiem, przynajmniej ja do takiego trafiłam. Może jest dla medytujących jakiś odrębny świat. Wiele jest, wiesz, komnat w domu mojego ojca, tak? No może to oznaczać, że każdy idzie do jakiegoś. No nie wiem, ja przy moim temperamencie muszę iść do świata tętniącego życiem, tak? Świata, w którym się wiele działo, ludzie się przemieszczali, poruszali, rozmawiali. Tam była na przykład taka sytuacja podążania za myślą. Zobaczyłam fantastyczny budynek i pomyślałam sobie, że chcę tam być. I w sekundę byłam. Okazało się, że to jest biblioteka. Przynajmniej ja tak to odebrałam przeznaczenie tego miejsca. Przepiękna, przepiękna. I wszystko takie harmonijne, takie wyważone, żadnych... U nas jest wszystko teraz na zasadzie kontrastu, żeby się wyróżnić. To musi być więcej koloru, więcej, głośniej, wiesz, bardziej kolorowo, krzykliwie. Nie, wszystko w takich bardzo stonowanych kolorach, ale była tam też taka scena, że stał mężczyzna i na trawniku jakby siedziało kilka osób i on coś tłumaczył, coś wykładał prawdopodobnie. I nagle do niego podchodzi inny mężczyzna i mówi, jesteś potrzebny w klinice, ponieważ wydarzyło się coś bardzo niedobrego. Spadł samolot. I później, w miarę moich poszukiwań, ja odkryłam mnóstwo relacji na temat tej duchowej kliniki, która tam jest. I w tym czasie, kiedy rzeczywiście ja to przeżywałam, no nie w Polsce, ale spadł samolot. Są opowieści ludzi właśnie, którzy byli długo w śpiątce, czy też w tej śmierci klinicznej, mówiące o tym, że dusze, które giną w taki dramatyczny sposób, nagle to życie jest przerwane, trafiają właśnie do tej duchowej kliniki. Rozumiem, że chyba widziałam jednego z lekarzy duchowych, którzy tam przebywali. No, czy ludzie się czymś różnią? Ci, których tam widziałam? Tak, na pewno, ponieważ myślę, że wiesz, tu chyba byłoby najwłaściwsze takie sformułowanie o ciele mistycznym. Że tam, w tej innej gęstości po prostu, są to ciała mistyczne, pozbawione wielu obciążeń ciała fizycznego widzianego tak, jak nasze ciało jest widziane. I jak ono funkcjonuje w tej, że tak powiem, rozdzielczości, w której my jesteśmy. Jak się tam czułaś? Bardzo dobrze się tam czułam. Tam zawsze jest to samo pytanie, czy spotkałaś kogoś bliskiego? Tak, spotkałam babcię, której w pierwszej chwili nie poznałam, bo nie znałam jej tak młodej, po prostu. Ona się zwróciła do mnie tymi słowami, czy co ty tutaj robisz, czy to nie jest twój czas? I po pewnej chwili, ja jeszcze chciałam koniecznie zobaczyć tam jak najwięcej, ale z drugiej strony pewna część mojej świadomości w połączeniu z tą świetlistą istotą, której nie nazwę Jezusem, Buddą, aniołem, nazywam ją świetlistą istotą, bo nie miała cech żadnej religii. I mówię to, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, jeżeli chodzi o moje doświadczenie. Ta istota jakby podtrzymywała we mnie tą cząstkę świadomości, która stanęła przed wyborem jednak, czy wrócić, czy zostać. I to się wszystko, to jest tak ciężko, trudno jest opowiedzieć, ponieważ my się posługujemy słowami
stworzonymi do opisywania zupełnie innego świata. Także cóż, wróciłam do swojego ciała, taką decyzję podjęłam, że wracam. No, bardzo to było zbolałe i doświadczone ciało, ale jestem przekonana, że nikt z nas nie jest sam i ten świat, który ja widziałam, to nie jest świat, do którego każdy musi trafić. Myślę, że tych światów jest bardzo wiele. Powiedziałaś, nikt z nas nie jest sam. Co masz na myśli? No cóż, ja głęboko wierzę i doświadczyłam tego wielokrotnie, że każdy z nas ma swojego opiekuna duchowego. Ludzie, to są te momenty, zwolnij, skręć w prawo, nie idź tą ulicą, nie idź tą drogą w ogóle. To jest to, co my nazywamy naszą intuicją. Ale myślę, że jest, każdy z nas ma opiekuna duchowego i każdy z nas ma również eskortę, kiedy już wybiera się do swojej rzeczywistości niejawnej, jaka by ona nie była. Najbardziej to było widać, ponieważ tak się zdarzyło, że kilka osób przy mnie zmarło. I zmarła w zeszłym roku moja teściowa. I byłam z mamą akurat w tym właśnie momencie. I nie wyobrażasz sobie, jaka nieprawdopodobna jest wtedy energia, kiedy człowiek odchodzi. To jest mały wybuch atomowy. To trwa bardzo krótko, ale jest niesamowitym doświadczeniem. No cieszę się, że z mamą byłam w tym momencie. Ja zresztą wcześniej, mama czytała tą książkę, ona wiedziała, czym ja się interesuję, co ja robię. I kiedy już bardzo ciężko była chora, myśmy się opiekowali później, że tak powiem, no, na ostatnie chwile już była potrzebna pomoc specjalistyczna, hospicyjna. I rozmawiałyśmy i mama mówi, i wiesz co, i przyjdą po mnie, tak? Ktoś, ja mówię, no najprawdopodobniej tak właśnie będzie. Ja mówię, mamo, nie jesteś sama, będziesz zaopiekowana, nie bój się. To jest ostatnia rzecz, którą mogłabyś zrobić, to bać się. Nie bój się. I rzeczywiście 2 czy 3 dni przed odejściem mama mi powiedziała, wiesz, widziałam, jak zabierali tą panią, która zmarła rano. I nawet tak sobie pomyślałam, czy nie możecie też mnie zabrać ze sobą, ale oni mnie nie zabrali. Ja spóźniłam się. Ja wiem, mamo, nic się nie martw. Oni, dla ciebie też będzie ekipa. Nie będziesz sama. Nie będziesz sama. Nie bój się. No i myślę, że tak to jest w tej chwili. Bardzo szczególna sytuacja, bo są kraje, w których są tanatoterapeuci, są kraje, w których ludzie otrzymują bardzo silne wsparcie duchowe, psychologiczne, jakiekolwiek. Natomiast u nas jest wielka bieda. Jest również moda na to, żeby ludziom odchodzącym, ciężko chorym, podawać bardzo duże ilości takich, powiedzmy, środków przytępiających, żeby się rodziny nie denerwowały, bo babcia takie głupoty opowiada, albo dziadek. A to nie jest tak, że oni opowiadają głupoty. Oni się przenoszą pomaleńku w ten inny wymiar. Widzą, odklejając się od swojego ciała, widzą coraz więcej tego, co jest po tamtej stronie. I mnie się wydaje, jeśli mogę, przepraszam, jeszcze taką konkluzję, że najgorszym błędem jest właśnie to, że nie wierzymy im, że oni to wszystko widzą. Można harmonijnie się narodzić i można harmonijnie odejść. A jeżeli we wszystko, ja nie mówię oczywiście o skrajnym bólu, gdzie trzeba podać te środki, nie ma wyjścia, ale jeżeli my wszystko będziemy chcieli chemizować, jeżeli wszystko będziemy widzieli tylko właśnie takie odarte z tej
z tego mistycyzmu narodzin i śmierci, no to my rzeczywiście nic, tylko połączyć się z tą sztuczną inteligencją i dać sobie spokój z tym człowieczeństwem, bo co nam zostanie? Czy ludzie boją się umierania czy śmierci? Umierania. Ludzie, ja myślę, że instynktownie ludzie nie boją się śmierci. Instynktownie. Boją się umierania. Boją się umierania, bo boją się bólu. Ból jest bardzo, bardzo, to jest bardzo trudny, bardzo ciężki, bezlitosny nauczyciel. Nieważne, czy to jest ból fizyczny, czy duchowy. To jest, ksiądz Tischner w ostatnich słowach ponoć powiedział, nie uszlachetnia. I miał rację. Ból nie uszlachetnia, nie dam się do tego nigdy przekonać. A co robi ból? Pozytywne działanie jest takie, że zmusza do działania, bo zmusza cię do reakcji, tak? Za gorąca woda, wyjmujesz rękę. Gdybyśmy nie czuli bólu, te nasze ciała by zostały błyskawicznie zniszczone, tak? Nie widzielibyśmy, że coś nam zagraża, że coś się złego z nami dzieje. Ale długotrwały, uważam, ból fizyczny, tak jak długotrwały ból psychiczny, jest wyniszczający. Wyniszczający, ponieważ on nas pcha w ciemność. On nas oddala od światła. Powiedziałaś, że kiedy byłaś po tej drugiej stronie, miałaś rozważania, wrócić czy nie wrócić. Co czułaś? Jak wyglądał ten proces? Na ile go pamiętasz? Ach, to są takie sytuacje, gdzie, wiesz, trudno o jakąś jednoznaczność, bo to są wielkie rzeczy, które dzieją się w ułamku sekundy tak naprawdę. Ale ja czułam, że coś po tej stronie jest niedokończone. Że coś, zresztą prawdopodobnie jakiś wpływ na to miał, jak wspomniałam, spotkanie mojej babci i to jej szczere zdumienie, że ona mnie tu, że ona mnie widzi. Przecież to jest jeszcze nie, co ty, wręcz niepokój, co ty tutaj robisz? Co ty robisz tu? Więc może to też mnie jakoś zainspirowało, że coś będzie nie tak, jeśli tam zostanę. Aczkolwiek powtarzam, w moim wypadku nie było tej presji. Wiele osób twierdzi, że była ta jakaś presja psychiczna, wielu czytelników, którzy piszą o swoich doświadczeniach, tak, bo coś mi takiego pokazano, albo wręcz powiedziano mi, ty musisz wrócić. Ja nie wiem, to ja byłam w innym zaświecie, w innej rzeczywistości niejawnej. Powiedziałaś, że tam jest tak jakby idealnie. Jak sądzisz? Nie tak jakby, tam jest idealnie. Tam jest idealnie. Powiedz mi... Czy sądzisz, że coś poszło nie tak, że tu nie jest idealnie, czy po prostu nasza perspektywa jest taka, że nie zawsze widzimy, że tu na Ziemi jest idealnie? Ludzkość od zarania dziejów stwarza sobie kłopoty. Już mi się podoba. Stawiają sobie coraz więcej wyzwań, nazywają to często rozwojem. Ja nie twierdzę, że mnie się nie podoba telefon komórkowy i że ja zawsze mogę gdzieś zadzwonić i że nauka się, powiedzmy, rozwinęła. Ale wszystko ma swoją cenę. Cena jest taka, że przeciętny Europejczyk, jeżeli chodzi o duchowość, to jest o lata świetlne w tyle za przeciętnym aborygenem, który ma dwa kijki, wiesz, i cały dobytek w takiej jednej siateczce za swój. Coś za coś. Tamten świat jest idealny, tamten świat jest inny, na inne, i tam myślę, że są ludzie na innym etapie po prostu. Natomiast jeżeli schodzą tutaj na planetę Ziemia, to są to odważne dusze, ponieważ ja nigdy nie ukrywałam tego i wręcz to podkreślam, że ja wierzę w reinkarnację. Dla mnie to jest normalna sprawa, że my umieramy fizycznie, duchowo, jesteśmy nieśmiertelni, bo jeśli jest nasza cząstka Boga, to o raju, on jest wieczny.
im kimkolwiek, czymkolwiek jest i jakkolwiek byśmy sobie go wyobrażali, jest to jakaś wieczna, potężna siła. Więc każdy ma świat na daną chwilę taki, jaki jest w stanie ogarnąć swoją świadomością. Są ludzie, którzy nie dość, że robią sobie piekło na ziemi, też robią je innym. I są tacy, którzy dla siebie i dla innych są niebem. W nas jest bardzo dużo, jest tyle samo dobrego w każdym człowieku, ile jest tego cienia, bo nie nazwałabym to złem. To jest po prostu cień, to jest alternatywna strona dobra. I zależy, co w nas wzrośnie. My sami w znacznej mierze za to odpowiadamy. Myślę też, że każdy z nas, schodząc na tą planetę, schodzi z jakimś planem. No i są tacy, którzy grzecznie i z wielkim zaangażowaniem realizują swój plan wcieleniowy, który powzięli. No ale są zawsze jacyś tacy, schodzą z tej drogi zupełnie w niepotrzebnym kierunku, tracą energię, no i potem tak, wiesz, muszą mieć jakieś poważne tąpnięcie, musi ich życie poważnie kopnąć w tyłek, muszą umrzeć ze trzy razy niektórzy, żeby się obudzić i zrozumieć, bo gdzie jest ta moja droga? A tu idę. I o to chodzi. Po prostu o to chodzi, że niektórzy z nas przeżywają coś takiego. Bo tak dalece odeszli od swojego planu, no, że już nie ma szans, żeby wrócili, jeżeli nie będzie jakiegoś tąpnięcia, no, mniejszego, większego tam. Ja myślę, że doskonale jest kaliber tąpnięć dobrany do osób. Żeby go udźwignęły? I żeby go udźwignęły. Słuchaj, mnie również wiele złego w życiu spotkało, ale mimo to uważam, że każdy dostaje tyle, ile jest w stanie unieść. Ile jest w stanie unieść? Teraz jeszcze na chwilę wrócimy do twojego doświadczenia. Wracasz do ciała, przeżywasz. Mhm. Lekarze odratowują cię. Co mówią? No, wiesz, na przykład po tym wypadku, gdzie potrącił mnie z dużym impetem samochód, lekarz, który mnie przyjmował do szpitala, kiedy ja już byłam, no powiedzmy, oprzytomniałam, mówi do mnie: Dziucha, bo to Ślązak był. Ten twój anioł stróż to mu skrzydła dupne jak Benning, ci go dom. No bo ja powinnam nie żyć. To chirurg powiedział, no to nie pasuje w ogóle. To jest wrażenie, tak jakby coś cię przeniosło o te kilka centymetrów, żebyś przeżyła. Owszem, ja potem mam, po tym wypadku zostało mi sporo pamiątek, ale generalnie na to, co przeżyłam, to już nie jeden by na wózku inwalidzkim 3 razy jeździł. Ja się dziwię naprawdę, no ale widocznie coś miałam do zrobienia. No w każdym razie, no na przykład kiedy miałam tą reanimację jako 17-latka, to do lekarza powiedziałam: a pan, panie doktorze, to mówił, a zostaw ją już, przecież przestań, do drugiego lekarza, z niej już nic nie będzie. A ja tu, a kuku. Czy reanimacja według ciebie to zdolności lekarza, czy jednak decyzja duszy, udana reanimacja? Myślę, że decyzja duszy. Ja nie chcę, broń Boże, obrażać lekarzy. Owszem, być może dusza ma, ta świadomość ma większą szansę na podjęcie tej decyzji lub też na takie głębokie przetworzenie, bo jednak to ciało jest podtrzymywane dłużej, jest w jakiś tam sposób no, pobudzane. Ale ja nie wierzę w to, że te długotrwałe reanimacje kończą się pozytywnie, bez zgody świadomości. A czy przed wyjściem z ciała bałaś się śmierci? Wiesz co, jak miałam 14 lat, moja babcia umarła na rękach, miała 97. Mhm. Bo taki, wiesz, taki dłuższy cykl był. Moja babcia urodziła moją mamę grubo po 40, jako jedyne swoje dziecko. Mhm. A moja mama też urodziła mnie, mając 35 lat. Stąd ta babcia miała 90,
7 w momencie śmierci. Takie, wiesz, długie cykle pokoleniowe po prostu, nawet dwupokoleniowe prawie w tym czasie się odbyły. I ja widziałam, jak odchodziła, bardzo spokojnie, no w ogóle była kochana, cudowna, wyjątkowa. I wtedy zdałam sobie sprawę, że można odejść spokojnie, że to w tym nic aż tak strasznego się nie wydarzyło tak naprawdę. To nie wyglądało w jakiś sposób przerażający dla takiej nastolatki, której akurat coś takiego się przytrafiło. No i myślę, że nawet to wyjście z ciała, to też ja tam nie przeżyłam jednej chwili grozy po prostu, jeżeli o to ci chodzi. To jest charakterystyczna rzecz, że ludzie przeżywają tylko taki moment szoku, tak? O kurczę, tam leży moje ciało, ale ja dalej... Ja, jak to jeden taki pan mi opisywał, tam leży moje ciało, a ja to dalej ja. I to jest właśnie ten moment tego przebudzenia. I wydaje mi się, że to jest coś, co wpływa potem na całe nasze życie. Nieważne, co my zobaczymy w tych zaświatach, to spotkanie z taką, czy w innej formie, jakąś wyższą duchowością, kimś inteligentnym, kimś kochającym, kimś dobrym, to też może mieć znaczenie, ale cały clue tego, co się wydarza, to jest to, że my sobie uświadamiamy, że my jesteśmy duszą, która ma ciało i tyle. Mam to, no to jakiegoś nie czuję specjalnego z nim przywiązania, to może będę mieć jeszcze inne, a może nie, a może się rozpłynę, a to już przestaje mieć znaczenie. Najważniejsze jest to, że my cała esencja naszej osobowości pozostaje nietknięta. Skąd pewność, że dusza trwa po śmierci? Twoja pewność, bo oczywiście twoja perspektywa i podoba oczywiście mi się, że nikomu nie narzuca, że to jest globalne nie, dla wszystkich. Nie, gdzieżbym śmiała. Ja każdy człowiek musi do pewnych rzeczy dojść sam. Pewne relacje powtarzają się, co nawet z punktu widzenia statystyki ma znaczenie, tak? Bo jeżeli ludzie doświadczają tego samego bez względu na wiesz, rasę, wyznanie, stopień wykształcenia, pochodzenie i nagle ci wszyscy ludzie przeżywają dokładnie to samo. Ten sam proces od wyjścia z ciała, spotykają różne istoty i co charakterystyczne, tak naprawdę niewiele jest, przynajmniej, ja spenetrowałam literaturę światową, spenetrowałam to, co się ukazało na rynku polskim. Dostaję setki różnych relacji ludzi i nie ma w tym niczego, może inaczej powiem, może z 5% osób jest w stanie powiedzieć o jakichś śladach duchowości, którą mieli tu na ziemi. To znaczy mówią, spotkałam Jezusa, albo Krishna podał mi rękę, tak? Że używają takich sformułowań. Natomiast większość mówi właśnie, istota, ciepło, światło. Więc jakby te schematy wiary ukształtowane tutaj, te dogmaty, no okazuje się, że niekoniecznie tam mają takie znaczenie i to właśnie powoduje, że człowiek może jeszcze głębiej uwierzyć, że jest częścią wszechświata, że jest częścią Boga, że jest kimś wyjątkowym. To są takie chwile. Właśnie w tym, że my tam, że nie ma żadnych schematów, że nie ma narzuconej, jakby tracisz pewien taki schemat, w który ty jesteś wtłoczony. Gdyby to tak miało wyglądać, no to chrześcijanin powiedzie, widziałem Jezusa, tak, rękę podał mi Krishna i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie w większości przypadków tego nie ma. Dlatego tym bardziej wydaje mi się ta relacja szlachetna, czysta, bo ona jest, pokazuje, że duchowość to jest zupełnie coś innego niż każda religia. Czy sądzisz, że można się z tym czymś, tak to nazwijmy, połączyć
za życia, kiedy ktoś bardzo dużo medytuje i łączy, mówimy, łączy się ze źródłem, nagle widzi światło, czuje to światło? Czy jest to możliwe według Ciebie, że to jest podobne doświadczenie? Jest to doświadczenie podobne, ale jednak śmiem twierdzić, że te doświadczenia ekstremalne są specyficzne. Opuszczasz ciało, wiem, że jestem sobą, mimo że to ciało gdzieś tam leży. Pojawia się łączność, pewien kontakt z tym światem duchowym. Po prostu wiem, że to, czego doświadczyłam, nie było halucynacją. Bo halucynacja jest widzeniem tego, czego nie ma. A ludzie opuszczają ciało, i ja również opuściłam ciało podczas tego wypadku, o którym wspomniałam. I ja widziałam cały przebieg zdarzeń, mogłam wymienić każdy detal, kto podszedł, kto zrobił, kto dzwonił, kto pobiegł po mamę, każdą rzecz. Ja to po prostu widziałam, co się dzieje. Widziałam tych lekarzy, widziałam, że nie oddycham. No i widziałam moją, wiesz, widziałam pewien światło, powiedzmy, które się otwiera, tak? Że zaczyna się po prostu ten proces. I potem widziałam moją mamę, która, wiesz, zawiadomiona przez, bo ten wypadek zdarzył się pod moim domem. I spojrzałam na nią, wiesz, między jednym a drugim światem i myślę sobie, rany boskie, przynajmniej zaraz drugiego zawału dostanie. Muszę wracać. I tak sobie myślę, ale zaraz, jak ja to zrobiłam poprzednio, że wróciłam? To takie skupienie i takie... Wracam, ale proszę Cię, wracam, bo coś jej się stanie. Przecież to jest dla mnie niewybaczalna sytuacja, niewyobrażalna. I wróciłam. O wielu takich historiach przepięknych opisujesz na swoim blogu i w tej książce. Ja nie bez powodu zapytałem o to światło, bo i jak sądzisz, czy to jest podobne odczucie, bo 21 marca zdarzyło się dla mnie, jeżeli chodzi o moją stronę duchową, najważniejsze zdarzenie, o którym może nie będę szeroko opowiadał, bo też no to właśnie, miałem wrażenie, że czas nie istnieje, trwało to chwilę, mógłbym opowiadać to wiele godzin. Jasność, po której się nadal zbieram i staram się ułożyć z tym wszystkim, bo rzeczywiście było to niesamowite. Czy sądzisz, że dusza pozostawia sobie świadomość, jak odchodzi ciało? Czy dusza to świadomość? Dusza to jest świadomość. My jesteśmy zapisem. Oczywiście to mogą być dusza, może mieć jakby różne przestrzenie, tak? Przestrzeń odczuwania emocji, przestrzeń dosłownego zapisu wszystkich zdarzeń, które się rozegrały, w których uczestniczyła. No, myślę, że jest to tak złożony twór, że jest w stanie pomieścić to wszystko. Ale my wszystko ze sobą zabieramy, to, co żeśmy przeżyli, doświadczyli dobrego, złego. Kochali, nie kochali, popełnili takie lub inne błędy. Każdy moment zabieramy ze sobą. I być może później przechodzimy pewien proces, chociażby jak ten szpital duchowy, tak? Że są dusze. To fantastycznie zostało oddane jakby ta idea, nie wiem, pewnie spotkałeś się film Nasz Dom według Chico Xaviera, więc uważam, że genialnie. Zresztą te dwa budynki, które tam w tym filmie się pojawiają, to dokładnie takie samo widziałam, kiedyś tam zawitałam w tej rzeczywistości niejawnej. Więc jakąś pomoc na pewno otrzymujemy, jeśli tej pomocy koniecznie ta dusza łaknie. Natomiast my jesteśmy kompletni i stąd są możliwe regresje do poprzednich wcieleń, ponieważ to wszystko w nas zostaje. Tylko że objęcie pewnych zagadnień dla duszy połączonej z ciałem jest bardzo trudne, bo my żyjemy w świecie wet za wet. Kara, bo jest przewinienie, jest wina, jest kara. My pewnych rzeczy nie rozumiemy, jak to działa. W nas jest bardzo mało miejsca na wybaczanie. My oczekujemy tu i teraz natychmiastowej sprawiedliwości, tak? I jeszcze my sobie bardzo jako ludzkość specyficznie wyobrażamy, że to musi być tak, oko za oko, ząb za ząb. A to tak nie działa przecież. Tylko że
uświadomienie sobie tego, dopuszczenie tego do siebie, to nie jest prosta rzecz. Nawet powiem, najtrudniejsza może. Ja do tego stopnia, jeśli pozwolisz jeszcze tutaj słóweczko, a propos właśnie tego, tych zagadnień reinkarnacyjnych, do mnie napisała właśnie kiedyś pani doktor, pediatra, która w skrócie miała pewne bardzo dziwne sny przez całe lata, w końcu poddała się regresji hipnotycznej, bo myślała, że z tym wszystkim, co jej w snach pojawiał się obóz koncentracyjny, ona tam była SS-manką, krótko mówiąc. I to, co tam wyrabiała z tymi ludźmi w tych snach, ją miażdżyło po prostu. Miażdżyło ją przez całe lata. Poddała się regresji hipnotycznej i w tej regresji rzeczywiście przeżyła to wszystko jeszcze raz. No i napisała do mnie, niech mi pani wytłumaczy, jak to jest możliwe, skoro ja byłam taką kanalią. Widziałam wszystko, w regresji doszłam od początku, od swoich narodzin, przeżyła to wcielenie do momentu śmierci. To jak ja teraz tutaj trafiłam i ja mam wspaniałego męża. Miałam wspaniałych rodziców, dzięki którym mogłam skończyć cudowne studia. Robię to, co kocham. Te dzieciaczki uwielbiam. To przecież takie życie to jest nagroda. Ja mówię, a ile pani już tych dzieciaczków uratowała? Za każdego, którego pani tam się przyczyniła, żeby przeleciał przez komin albo w jakiś inny sposób, własnoręcznie, samoręcznie. Każde życie. Każde życie. Niech pani sobie wyobrazi, że za każdym razem odbiera pani na świat i ratuje takiego maluszka i to jest jedna z tych dusz, która wróciła. Wie pani po co to się stało? Czy ja mówię, czy naprawdę jest tak, mówię, tak wykształcona, mądra, wrażliwa kobieta i pani mi chce powiedzieć, że pani wierzy w to, że żeby w jakiś sposób wyrównać rachunki ze wszechświatem, to panią ktoś by musiał zakatować pejczem? No nie. Ja mówię, no to okej, okay. No to teraz już będzie dobrze. Jak sądzisz, na ile poziom naszej świadomości ma znaczenie, dokąd trafiamy po śmierci? No, według prostej kosmicznej zasady. Zasady podobne przyciąga podobne. Zasada sympatii. Stąd uważam, że my nie trafiamy do tego samego zaświatu, czy tej samej rzeczywistości niejawnej. Zresztą powiem ci na podstawie czego tak myślę. Myślę tak na podstawie relacji samobójców. Ludzi, którzy podjęli próbę samobójczą i udało się ich odratować. I widzę, jak bardzo te relacje, wiem, że to troszkę ciężko brzmi ten temat, ale widzę, jak te relacje przekładają się na stan, w jakim oni byli, podejmując tą decyzję i na ich osobowość. Więc żołnierz, który przeszedł misje zagraniczne, tak? On tam widział straszne rzeczy i pewnie takie rzeczy robił. Ma próbę samobójczą i trafia, no powiedzielibyśmy, w miejsce straszne, mroczne. Powiedział mi, kiedy tam się znalazłem, to muszę pani powiedzieć, że jeszcze w życiu takiego strachu nie podjadłem. Nawet jak żeśmy byli pod ostrzałem, nawet jak no po prostu fizycznie, w fizycznym świecie był w stanie zagrożenia życia, tak? Celowano do niego. Różne historie się działy. Nigdy się tak nie bałem i nigdy nie byłem taki samotny jak tam. I pomyślałem sobie, było jakieś błoto, jakieś chaszcze, jakieś miejsce bez światła i z daleka widzę to światło. Ale coś mnie trzyma, ja nie jestem w stanie się do tego światła zbliżyć i zdaję sobie sprawę, będąc tam, że tylko to światło może mnie uratować, że ja muszę spowodować, żeby to światło we mnie wstąpiło. I byłem tak samotny w tym miejscu, tak nieszczęśliwy, przerażony. No został reanimowany i wrócił, ale ciężkie to było przeżycie i opisują inne osoby. Miałam delikatna, wrażliwa dziewczyna studiująca psychologię,
No po prostu tak krucho, taka, wiesz, taki elf. I ona opisuje, tak, miałam załamanie, to złe rzeczy się stały w moim życiu. Zażyłam to, co zażyłam, znalazłam się po drugiej stronie. Znalazłam się w miejscu, gdzie wydawało mi się, że to jest jakiś świat poza czasem i przestrzenią. Gdzie było tak, wszystko zamarło. Nie było tam, wydawało mi niby przyroda wokół, ale niczego nie słychać, tak? Ptaka, jakichkolwiek odgłosów, szumu, drzew, to wszystko jest nieme. I to jest zupełnie, i mogłabym tu te przykłady mnożyć. I jest osoba, która trafia jeszcze w inne miejsce, w miejsce, w którym wydaje jej się, że dzieje się coś na kształt wojny, tak? Że ona jest w ogromnym tam zagrożeniu. Także jest, to mi dało bardzo mocno do myślenia. Jak sądzisz, dlaczego niektórym przydarza się śmierć kliniczna? No bo niektórzy potrzebują dostać porządny bodziec. Muszą, żyją, zamknęli się już często za tak grubym murem kłamstw i zaprzeczeń, przede wszystkim zaprzeczając samym sobie, że żeby się z tego wyrwali, no to nie ma innego wyjścia. Oni po prostu muszą poczuć, że są częścią czegoś większego, że są istotami duchowymi. Dlaczego zapominamy, kim jesteśmy? Bo naszym największym, że tak powiem, wrogiem w tej, po tej stronie jest przywiązanie. To, o czym mówi buddyzm. Przywiązanie do rzeczy, przywiązanie do pewnych schematów, do pewnych relacji, w które jesteśmy wtłoczeni. Też cały ten świat, do którego my trafiamy, te dusze mają coraz gorzej. Bo oni już tutaj trafiają w tej chwili dusze, które od początku słyszą, że coś muszą, że wtłaczane są w wyścig szczurów, wtłaczane są w takie schematy, co to znaczy sukces i że jak to osiągniesz, to masz być szczęśliwy, bo to jest sukces. Nieważne, co czujesz, to jest sukces. Masz być szczęśliwy. To jest, ja po prostu, cały mój odzyskiwany głęboki spokój gubię w jednym zasadniczym momencie, jak po raz kolejny słyszę, że w tym sezonie jest to absolutnie must have. No po prostu ciśnienie mi wzrasta od razu. Co to znaczy, że ja muszę mieć te buty? Bo co, jak wyjdę w innych, to będę jakaś gorsza, coś się wydarzy, trzęsienie ziemi na przykład jakieś. Ten konsumpcjonizm, to wtłaczanie, wszystko to musisz mieć. Popatrz, była u ciebie tutaj Agnieszka Maciąg. Jaka to jest piękna kobieta. Jak ja lubię na nią patrzeć. Ona ma takie piękno, które wnosi spokój. Jak się patrzysz na tą osobę, odczuwasz spokój. Ja tak mam, jak patrzę na nią. I ona tu opowiada, że u szczytu swojego sukcesu ona się czuła tak nieszczęśliwa, tak zdołowana, pusta, rozbita. No, gwarantuję ci, że przeciętny człowiek o przeciętnej po prostu świadomości albo nawet lekko zaniżony w tym momencie pomyśli, no cóż, w dupie jej się poprzewracało. A ta kobieta mówi o tak skrajnym cierpieniu. I tą wypowiedź to powinni wysłuchać wszyscy. 25 razy niektórzy, żeby do nich dotarło. Że my nie jesteśmy, nie przychodzimy tutaj jak cegły. Wiesz, forma, cegła, no czasami pustak, cegła. I tak tu schodzą te dusze. I tak ktoś wymyślił sobie, że tutaj to ma tak funkcjonować. Nie ma tak funkcjonować. I może po to jest Agnieszka Maciąg na swoim poziomie, ja na jakimś innym poziomie.
jeszcze wielu innych, ty również ze swoimi audycjami. My, każdy z nas ma jakby drogę do innych osób, do jakby wyjściowo innej grupy odbiorców, że się tak wyrażę, ale my wszyscy musieliśmy najpierw przejść coś bardzo trudnego. Nie, żeby się uszlachetnić cierpieniem. Nie. Myśmy to wszystko musieli przejść po to, żeby mieć tą siłę stanąć przed kamerą i powiedzieć: tak, przeżyłam śmierć kliniczną, tak, widziałam zaświaty, tak, przeżyłam to i tamto, jak Agnieszka, przeżyłam potworne cierpienie, byłam niewyobrażalnie nieszczęśliwa w tej waszej bańce szczęścia. Bo to są świadectwa potrzebne, dlatego żeby ludzie zrozumieli jedną zasadniczą rzecz, że oni absolutnie nic nie muszą must have. Oni są tak cudowni, przychodzą tutaj, mogą bardzo wiele zrobić. Mogą ten, naprawdę ma kolosalny wpływ na losy świata, mogą mieć wszystkie zmiany najważniejsze na świecie. Czemu zawdzięczamy? Pojedynczym ludziom. Oczywiście są i zmiany negatywne, jakiś tam, wiesz, Adolf H., tam Józef S. i te sprawy, ale są wspaniałe dusze, które, choćby Dalaj Lama, uwielbiam, bo on mówi o najgłębszych, najtrudniejszych rzeczach prostymi słowami. Nie jest przeintelektualizowany. On nie musi się pokazać jako erudyta, bo on jest ponadto. On mówi prostymi słowami, mówi o rzeczach tak trudnych, żebyśmy mogli je pojąć. I to są wspaniałe chwile, właśnie kontakt z takimi ludźmi. Każdy człowiek może wszystko, bo my jesteśmy niewyobrażalną siłą. Co według Ciebie zostaje po śmierci klinicznej? Co zaczyna rozumieć człowiek, który opuszcza ciało? Na pewno człowiek zaczyna rozumieć jedną rzecz, że śmierci nie ma. To jest pierwsza rzecz, która dociera. Co masz na myśli, mówiąc, że śmierć nie istnieje? No, nie istnieje, bo my schodząc tutaj, no, decydujemy się na pewien scenariusz, nieunikniony, tak? Wchodzisz w to ciało, rodzisz się i wiesz, że ten model jest przez na ileś lat. Będzie użyteczny przez ileś lat. Możesz dbać o ciało, możesz dbać o siebie, możesz sobie w jakiś sposób ten okres przydatności tego skafandra kosmicznego, w którym podróżujesz na tej planecie, możesz sobie przedłużyć. No ale wchodzisz w pewien układ. Układ jest jasny. Od do, tak? I to wiemy. Natomiast jeżeli przyjmiemy, że świadomość może istnieć poza ciałem i że jest to forma energii, no to wiemy, że energia może zmieniać stan skupienia, ale nigdy nie ginie. A jeżeli podejdziemy do tego mistycznie, no to wiemy, że jeżeli nasza dusza, nasza świadomość, nazywajmy jak chcemy, jest częścią tej wielkiej świadomości, jest częścią Boga w nas, no to tym bardziej, podchodząc do tego mistycznie, no tu nie ma miejsca na zatracenie. Dusze mogą się połączyć na powrót z Bogiem. I być może to jest właśnie ten najwyższy świat, do którego rzeczywistości niejawnej, do którego my możemy wrócić. A takie, chociażby to, co ja widziałam, no to jest jeszcze gdzieś tam jakiś etap przejściowy na mojej drodze. Ale nie mam po prostu cienia wątpliwości, że to wszystko tak cudownie jest poukładane. Zobacz, nawet jak ktoś jest takim zawziętym materialistą, mówi, a nie wierzę w nic. Ale wewnętrznie on wie, że on też nie zginie, nie wierząc w duchowość, bo on będzie żył genetycznie w ciałach swoich dzieci i wnuków. Zawsze jest jakaś kontynuacja. A co mówi Kościół o osobach, które doświadczyły śmierci klinicznej? Bardzo, bardzo niewielu jest duchownych, którzy odnoszą się do tego zagadnienia
pozytywnie, którzy mówią: tak, doświadczyłaś Boga, dotknęłaś czegoś mistycznego. Tak, dusza jest, no jest ciało, ale przede wszystkim najważniejsze, że widzisz, ciało tu zostaje. Kiedyś wszyscy doświadczymy zmartwychwstania i tak dalej, tak? No, w jakichś tam swoich schematach, ale oni to mówią, że to jest okej. Ale w większości przypadków źle. Dlatego, że no po pierwsze, no, no musisz powiedzieć, że widziałeś Jezusa. No ale no, jest inny świat, no wiesz. A inny świat to też, no mów. Ezoteryka. Diabeł. Wszystko zakazane. Wszystko niebezpieczne. Tylko my was ochronimy. To jest to. Tylko my was ochronimy. Przed tym diabłem, przed tym złem. Nie możecie niczego do siebie dopuszczać. Ale generalnie człowiek ma tak fantastyczny cały czas kontakt z duchowością. No bo ma duszę. No więc ma kontakt, jest zanurzony w dwóch światach jednocześnie. I mówienie o tym, że my potrzebujemy 46 pośredników, żeby dotrzeć w to jedno miejsce, no to do mnie absolutnie nie przemawia. A jakbyś jednym zdaniem mogła powiedzieć, czym dla ciebie jest Bóg? Ten, który wie. A czy Bóg dla ciebie to samo, co miłość? Tak. On wie, kiedy nas, wie, jak nas kochać, wie, kiedy nam pomóc, wie o nas wszystko. A wie o nas wszystko dlatego, że nas kocha. Bo gdyby nas nie kochał, to nie chciałby nas znać. Nic by o nas nie wiedział. Bato, bardzo ci dziękuję za to, że jesteś. I co? Chciałabym się powiedzieć do zobaczenia po drugiej stronie. No, dla mnie to nie jest jakieś szczególnie szokujące pożegnanie, ale mam nadzieję, że jeszcze i w innych okolicznościach się kiedyś spotkamy. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.